FreeST Guttersnipe to, jak sama nazwa wskazuje, bezpłatna wtyczka, będąca symulatorem brzmienia klasycznych organów Hammonda oraz głośnika typu Leslie. Trudno o dobre, bezpłatne instrumenty tego typu, dlatego warto się bliżej przyjrzeć tej wtyczce. Na początek posłuchajmy może kilku presetów dostępnych wraz z instrumentem. Jak słyszycie, szereg brzmień jest całkiem przyjemnych. Niektóre są, zwłaszcza te mocno przesterowane, są raczej słabe. Przyjrzyjmy się w takim układzie wszystkim modułom, które dostępne są w tym instrumencie i omówmy je szczegółowo. W tym miejscu znajdziemy sekcję drawbarów, czyli registrów ustalających poziom poszczególnych częstotliwości harmonicznych w dźwięku. Poziom ten regulujemy poprzez wyciąganie, podobnie jak to miało miejsce w oryginalnych organach Hammonda, poprzez wyciąganie tych suwaków. Zaraz usłyszymy, jaka jest różnica w brzmieniu. Działa to troszkę jak korektor. Dochodzą poszczególne tony harmoniczne. Pod względem struktury przypomina to trochę korektor graficzne, w którym poszczególne suwaki odpowiedzialne za dane pasma dają nam graficzny obraz finalnej częstotliwości, finalnego brzmienia. Warto zwrócić uwagę na fakt, że mamy tutaj do czynienia z 10 zamiast standardowych 9 suwaków. W sekcji DI Cap mamy możliwość włączenia symulacji, w zasadzie emulacji brzmienia lampowego wzmacniacza. Posłuchajmy, jak to brzmi. Jednocześnie załącza się symulacja głośnika Leslie. Wciskając przycisk TREM przyspieszamy obroty silnika. Pracując w trybie DI nie mamy emulacji brzmienia wzmacniacza ani głośnika Leslie. Natomiast w trybie CAP mamy niejako 3 układy, w których możemy regulować poziom nasycenia dźwięku. Pierwszy to jest gain. Troszkę to przypomina wzmacniacz typu master volume. To jest układ wejściowy. Następna sekcja to jest sekcja drive. A nad całością czuwa potencjometr volume, który determinuje ogólny poziom sygnału wyjściowego. Poprzez odpowiedni dobór ustawień tych potencjometrów można uzyskać określony charakter zniekształcenia dźwięku. Thank you.
Kolejna sekcja to jest regulacja barwy dźwięku. Dwa typowe regulatory, czyli bass i treble. Mamy również pogłos, który włączamy tym przyciskiem. Tą gałką ustalamy poziom pogłosu, natomiast gałką tail regulujemy czas wybrzmiewania pogłosu. Od krótkiego do dłuższego. Tutaj aktywujemy vibrato. Dodajemy tremolo. I mamy brzmienie Hammonda.